wiesz, kotku, co ma w środku. W masce nawet śpisz, z nią tak do twarzy ci. Więc oszukuj, udawaj, jest swoje, wiem. Co w środku masz, kotku, nie zdziwi mnie. Rozśmieszyć Polaka jest bardzo trudno, w ogóle rozśmieszyć człowieka. Lepiej opowiadać mu smutne rzeczy, bo wiadomo jest, że smutek to jest takie coś, co wszyscy mniej więcej wiemy. Umarł, obciął mu głowę, a żyje. Natomiast każdy ma inne poczucie humoru. I trafić tutaj, kręcąc w komedię po to, żeby przyszedł tłum ludzi, to jest naprawdę bardzo trudno. Nie chciałbym tego mówić, ale Polacy są pozbawieni poczucia humoru, powiem szczerze. Nie chcą. Zresztą najlepszym przykładem są nasze festiwale. U nas żaden film, żadna komedia, nawet w Gdyni nie była pokazywana. Trzeba pokazać wszystko serio. Wszystko musi być potwornie smutne, ciężkie i przygnębiające. Powiem szczerze, kiedy miałem lat 18, uwielbiałem takie filmy. Kiedy skończyłem 60, nie chcę już takich filmów oglądać. Mam to w nosie. To znaczy się doceniam. Ostatni poważny film, jaki mi się podobał, to była Biała Wstążka. Natomiast wolę oglądać filmy śmieszne. Było abstrakcyjne poczucie humoru, które niekoniecznie dzisiaj gości w polskich komediach. I była taka cecha, która biła od autora scenariusza, jednocześnie od reżysera. On tych wszystkich ludzi lubi. Nie chcę powiedzieć, że kocha, ale lubi i rozumie. I to mnie ujęło na etapie scenariusza, dlatego zdecydowałem się grać. Dla mnie zawód aktora jest zawodem takiego portrecisty, to znaczy my wykonujemy jakiś portret wyimaginowanej, upatrzonej, wymyślonej postaci, która pasuje nam do tego tekstu, którego wyczytujemy z tego tekstu. No i taki ten jest ten mój Zygmunt, którego tam gram. Policjant wyższy rangą, uwikłany w różnego rodzaju drobnostki życiowe, z którymi sobie nie daje rady, w relacji z żoną, z przyjaciółmi i tak dalej, biedny facet, no, ale sympatyczny. Ja myślę, że otwartość Sławka to jest jakby taka najważniejsza jego cecha, że tak powiem, czy najważniejsza, może nie najważniejsza, ale dla mnie bardzo ważna, ponieważ no, ja bardzo lubię gdzieś tam proponować reżyserowi różnego rodzaju punkty widzenia, jakieś tam pomysły, czy na scenę, czy na dialogi. I Sławek jest takim reżyserem, który daje jakby tą możliwość współtworzenia i postaci, i filmu tak naprawdę. I to jest dla mnie bardzo takie, gdzieś tam mówiąc kolokwialnie, kręcące i trudno mi się na pewno zmieścić w takim podejściu stricte odtwórczym, kiedy ja nie mam jakby nic do powiedzenia, tylko mam zrealizować jakiś tam czyjś pomysł. A Sławek jest, zresztą bardzo często się jakby przed realizacją tego filmu spotykaliśmy, rozmawialiśmy i o tej postaci, i o całym filmie. Także to jest dla mnie najważniejsze. Znaczy zawsze jest to ogromny zaszczyt, kiedy dostaje się zaproszenie powtórnie, ponownie, bo ten pierwszy raz był dla mnie oczywiście pełen niepewności, chociaż ja zawsze bardzo lubiłam śpiewać do filmów, śpiewałam kilka piosenek do bajek, śpiewaliśmy kiedyś z Mietkiem Szcześniakiem Dumkę na dwa serca, która też była do przepięknego filmu, więc generalnie temat filmu jest mi bardzo bliski i udźwiękowienie i jakby cała oprawa muzyczna dla poszczególnych filmów jest szczególnie ważna i nadaje zupełnie inny odbiór, jeśli jest to trafiona muzyka, a jeśli nie jest, no to też zupełnie inaczej odbiera się sam film, więc to jest zawsze fajna przygoda. A to pierwsze zaproszenie przyjęłam dlatego, że podobała mi się piosenka, a drugie po prostu z sympatii głównie do producentów i do ekipy, którą poznałam przy pierwszej współpracy. Jeśli chodzi o aktorstwo, nie pociąga mnie nigdy, nie miałam jakichś aspiracji, ambicji aktorskich. Wydaje mi się, że nie sprawdziłabym się w tej roli. Nawet jeśli są reżyserzy, którzy uważają inaczej, wydaje mi się, że nie jednak. Słyszę księdza,
pożądałem żony bliźniego swego. Czy wyście się wszyscy na mnie uwzięli?